Okej, witajcie z tej strony Krzyża, przed wami kolejny odcinek The Binding of Isaac z dodatkiem Wrath of the Lamb. Wrath. Tak więc, start i... Kim by tu zagrać? Nie graliśmy jeszcze na przykład Ewą i Samsonem. Samson ma użycia... Nie przepadam za tymi postaciami, a walniemy random. Magdo graliśmy ostatnio. I guess. Fuck it, random. Samson. Samson ma mało życia, ma Soul Heart na początek i ma Rage, który jest fajny pod tym względem, że nie zajmuje spacji. A ponadto, gdy rozwalimy wystarczającą ilość przeciwników, tak około np. 5 muszek starczy, to nasze hity stają się mocniejsze. Ghost Baby, dobry item na początek. Chcę zobaczyć panel, żeby widział, ile nagrywam. Ok. Kupiłem sobie nawet słuchawki, więc o wiele fajniej mi się gra. Troszkę mi się ten. Troszkę te słuchawki są fajnie zrobione. Znaczy, troszkę ekatę. Słuchawki fajnie tłumią dźwięki. Gadam, przestań spełnić. Tłumią dźwięki z otoczenia. Przez to, że przeciwnik nam tutaj też jest lot, zespełnił dużo przeciwników, to teraz nasze hity się zrejdżowały i troszkę mocniej atakujemy. Dobra. Nawet fajne słuchawki. I powiem szczerze, modelu za bardzo nie wiem, ale od Reloop są. Jeżeli chcecie wiedzieć, to mogę napisać, ale to myślę, że was to nie za bardzo obchodzi. Bardziej was obchodziło, czy zacznę grać jakiegoś nowego let's playa. Na pewno zacznę, ale... Jeżeli rozwinę muszki, zrobię Jade'a. Na pewno nagram coś jeszcze, bo wiem, że Isaac to mało. Ale co by to mogło być i kiedy? Teraz przez to, że chorowałem przez tydzień, mam troszkę zaległości w sprawdzianach, trzeba by to nadrobić. Jeszcze oczywiście ten, muszę na bieżąco też te sprawdziance zwyczajnie pisać. Więc troszkę będzie ciężko ze znalezieniem czasu na to. Ale myślę, że będę nagrywał 3 razy w tygodniu, kończę około 12, więc mogę spokojnie godzinkę albo dwie poświęcić na let's playa. Tylko w co? Co? Tutaj mamy Tinted Rock. O fuck, podpalił nam się. Będzie ciężko. Miejmy nadzieję, że nas zobaczy i będzie nas ścigał, bo wtedy będzie było łatwiej trafić. Chodź tu, poładnie, chodź tu. No chodź tu, man! Fuck you! Dude, proszę cię. Nie zgrywaj się. No, w końcu. Mamy jeden klucz, więc głupio byłoby teraz użyć go na skrzynce. Chcemy najpierw zobaczyć, co jest w itemie. Tak, w itemie mi dobrze powiedziałem. Tak, chodź tu. Holy shit. No, głupi damage tu dostajemy, ale... Mają 3 soul hearty, to i tak jest całkiem niezły wynik, jak na Samsona w basemencie dwójce. Więc nie za bardzo się przejmuję tymi hitami. Walka z bossem, z dwoma nawet bossami, HP up, świetnie. Będzie walka z dwoma bossami, czyli z Monstry i najprawdopodobniej Lion Juniorem. Szczerze mówiąc, cały czas mówię z tym, że nagrałbym Beyond Good and Evil, ale wolałbym coś mniej takiego wymagającego mojej uwagi, bo wiecie jak to jest. Tak na przykład teraz przez tydzień nie wrzucałem, oj, wiedziałem, że dostałem tego, tam. Przez tydzień nie wrzucałem filmików, przez to, że troszkę się zagapiłem, troszkę nie było czasu, wiecie o co chodzi. I nie ma problemu, nie muszę patrzeć, co było ostatnio, nie muszę sobie jakoś przypominać
wielu godzin rozgrywki, żeby wiedzieć, co się działo ostatnio. A w Beyond Good and Evil to bym musiał po prostu śledzić uważnie fabułę. I po długiej przerwie straciłbym na... Nie wiedziałbym, co się dzieje po prostu. Wolałbym nagrać coś takiego... O, no fuck, to by było widać. Wolałbym coś nagrać typu Isaac. Teraz jest kluczyk. Będziemy mogli otworzyć skrzynkę, bo do sklepu nie opłaca się iść. Jeszcze ten kaszel nie męczy. No i serduszka. W sumie tutaj mamy dwa pełne serduszka. Tu mamy jedno pełne. Z tego też powodu użyjemy naszego Blood Machine. Trzy pełne serduszka. Wiem, że tu jest serduszko, ale jeszcze weźmiemy to. I dwa hity jeszcze. I troszkę kasy będzie. Jest 14 kasy, całkiem niezły wynik jak na basement tu. Skrzyneczka, którą teraz wolimy nie brać. Oczywistych powodów mamy tylko jeden kluczyk. A są ważniejsze rzeczy niż złota skrzyneczka. Właśnie, dobra. Jeszcze pół serduszka będziemy mogli tam. O, fajnie, kluczyk. Relik, naprawdę świetnie. Będzie nam dał soul hearty. Raz na jakiś czas. No, w sumie można mówić. Jakbyśmy znaleźli jeszcze jeden, można by pójść do sklepu. I tam... Możemy użyć jeszcze raz i pozwiedzamy na dole. Mam po prostu nadzieję, że jeżeli znajdę wystarczającą ilość serduszek, to... będę... To po prostu maszyna się rozwali i dostanę kolejne HP up. Tak więc idziemy dalej. Co będzie dalej? No ja, znaleźliśmy drogę do bossa, chociaż tyle. Najpierw go pokonamy, potem podwiedzamy jeszcze... Co mamy na tym florze? Coś tu mały. Rage nam się nabił na muszkach, będzie łatwiej właśnie. Mamy trzy potencjalne miejsca na itemy, można by spróbować. Tu nie. Zostały nam jeszcze dwie bomby. Jeżeli już zaczęliśmy, no to ciśniemy do końca. Tu pewnie będzie. Raz, what I thought. No i tak jak mówiłem, mamy kluczyk, więc można by się wpakować do sklepu. Widzę, że mamy spokojnie ponad 15 coinów. Można mieć pewność, że kupimy wszystko, co tam znajdziemy. Mam nadzieję, że dostaniemy świeczkę, nie, ale... Przepraszam, o małe krok. Ale za to kompas się przyda i kolejny kluczyk też się przyda. O, już wiemy, że w tym ostatnim pokoiku znajdziemy... Nie wiem, dlaczego wtedy nie pokonałem bossa, tak jak mówiłem, ale nieważne. Znajdziemy mini bossika, może to będzie last. Super las, o fuck, nie wiem, czy mam wystarczającego speeda. Ale wydaje się, że nie będzie tak źle. Trzeba tylko koniecznie po obwodzie cisnąć. Połowa z głowy, na szczęście mamy familiara, który zwiększa nasz damage, można powiedzieć. Trzeba by dwa razy częściej. Kolejne serduszko, żeby użyć na Blood Machine. Telepil, przywiózł nas o jedną florę, więc... Gatem, nie popatrzyłem ile tam jest. A nawet przez to, że mamy tak dużo tych soul heartów, to zanim dojdziemy do tamtych... Do tego pół serduszka, co teraz mamy, to... Po prostu nie ma szans, żebyśmy stracili... Gatem, żebyśmy stracili tyle hitów.
Ta półserduszka to nie jest Big Deal, bez wątpienia znajdziemy jeszcze jakieś półserduszka w międzyczasie. Albo znajdziemy po bossie. Co dopiero bez tu, więc boss powinien być łatwy. Jest nim las. Fame. Zdobędziemy defensywę, super boja poziomu pierwszego. Kupkę mięsa po prostu. Rozwal te dwie muszki, proszę. Dziękuję. Ale się przybliżył dziwnie. Właśnie często nie umiem wyczuć, jak on daleko poleci. Teraz na przykład do połowy doleciał. Tak jak myślałem, już właśnie połowa. Ta odmiana fame jest dobra, bo jeszcze jest niebieska. Ta odmiana jest w porządku, ponieważ... Rage nam pozwoliło się namić. Brimstone'a jeszcze nie mieliśmy. Teraz będziemy mieli same niebieskie serduszka jak Blue Baby. Jesteśmy na 7 hitów, więc może być nieciekawie. Ale myślę, że warto jest to zrobić. Przydałaby nam się drabinka. Neutralne muszki, nie będziemy z nimi zadzierać. I w ogóle doszliśmy tutaj bez walki. Ciekawe. Oh yeah! All stats up. Chyba jedynie speed zmniejszył się o jeden. Śmiesznie trochę wyglądamy, jakbym nie miał Brimstone'a, to bylibyśmy cali. Dobra, idziemy walczyć najpierw z bossem. Bylibyśmy cali czerwoni. Tu mogłem wyjść bez hita, ale już nic na to nie pojadę. Dobra. Musimy troszkę nad damage'em popracować. I nad... Speed jest minimal... Taki na styk. Coś znamy z tych pinców? Wydaje mi się, że nie. Tier is down. Not big deal. Range up. Bezużyteczny. Balls of Steel naprawdę użyteczne. Nie mamy żadnych... Boję się, że na te muszki wpadnę. Nie mamy żadnych... Tak, nie mamy żadnych kluczy ani... bomb, więc trzeba się jeszcze przejść po tych florach. O, wy możecie się wydostać. God damn it. Dobra. Byłem pewny, że oni są tak... zamknięci w rogu, że nie mogą się wydostać. Minus Brimstone'a, że dosyć długo się ładuje, ale za to range jest wielki i ponadto nie musimy się... Też damage jest nawet duży, range'em się nie przejmujemy. Jedynie szybkość strzelania w sumie jest tu padą. Kasy jest wystarczający, tylko jeszcze potrzeba nam kluczyk. Aj, za wcześnie puściłem. Widzicie, Brimstone ma naprawdę niezły damage. Co nie zmienia faktu, że przydałoby mieć go. Trzeba by jeszcze troszkę nad nim popracować. Aj, nie zniszczyło tych pająków. Myślałem, że jeszcze się zniszczyło i nauczycie Brimstone. Demet, uciek. Pajączek. Dostaliśmy kart, też nie dostaliśmy soul heart, a tutaj mamy kartę. Pokonowi ludkowie. Damn you bitches. Dlaczego ty się Brimstone nie ładujesz? Dobrze. I pyk. Okej. Okay. Ty teraz. I ty teraz. Łatwizna. Oby tylko Greeda tutaj nie było. Book of Revelation. Naprawdę good deal. Jeszcze więcej serduszek.
U Samsona to akurat najlepsza strategia pakować w serduszka. Mamy 3 bomby. I teoretycznie Secret może być jedynie w 2 miejscach. Niestety czasem gra lubi sobie zażartować i postawić Secret w ogóle w innym miejscu. Na szczęście tym razem tego nie zrobiła. Jest to troszkę bezużyteczne, bo już walczyliśmy z bossem, dostaliśmy item. I guess. Tak, dostaliśmy item, wzięliśmy. Na wszelki wypadek jeszcze sprawdzę, czy nie zostawiliśmy czegoś u bossa. Bo to mógłby być fail. Musimy nad speedem teraz pracować, nad siłą. Dobra. Treasure Room jest naprawdę blisko, niestety nie mamy kluczyka. Aj, za wcześnie puściłem. Na szczęście Ghost Baby tu jeszcze pracuje. Pół serduszka, not big deal. Bombki Tinted Rock, fajnie. Są kolejne, są karty już naprawdę, jesteśmy nieźle ustabilizowani z tymi serduszkami. Okej. Okay. Kolejny soul heart dla nas. Dlatego, że to była niebieska odmiana do Juniora i pójdźmy w stronę biblioteki. Nie ma kluczyka? Koniecznie potrzebujemy kluczyk. Aj, demet, myślałem, że... Znaczy, byłem pewny, że uda mi się ten unik zrobić. Kolejna serduszka, na szczęście nie jest ten. Ta strata serduszka nie była big dealem. Triple kill. Triple kill. I na dole jest ten koleś na środku. Nie zamierzam z nim zadzierać. 2 bomby, 2 potencjalne... No, będą 3 miejsca potencjalne na Secret. My na szczęście znajdziemy go za pierwszym razem i będą w nim coiny. Niebezpieczne blisko. Aj, chciałbym zdobyć jakiś tam item. Nawet do speeda by mi się coś przydało. Ale potrzebny jest kluczyk. Dobra. Tak więc. To self-sacrifice roomu nie wbijamy, bo szkoda nam troszkę serduszek. Okej. Oj, długo mi się charge'uje, byłem pewny, że już go zabiję. Pójdźmy jeszcze na prawo. Dammit! Nawet nie widać na serduszkę naszej straty, więc nie jest aż tak źle. Dobra, ciebie zostawimy po prostu. Już nie będzie więcej pajonerzyków. Nie ma kluczyka, szkoda. I jeden z bossów, który byłby naprawdę wkurzający, gdybyśmy nie mieli Brimstone'a. Który ma gdzieś, że możemy go atakować tylko z tyłu, po prostu rozwala go całego. Devil Card nie wiem, czy jest w ogóle sens używać. Jeszcze już jest końcówka. And deal with the devil. Szybsze strzelanie TSA. Temperance. Nie wiem, czy będzie sens używać. Można, chociaż. Czy może być Kratos? Nie. Nie opłaca nam się, mam jedynie jedno serduszko. Ah, fuck. Nie wiem, czy jest w ogóle jakaś szansa wyrzucenia kluczyka z tej maszyny, ale trzeba zaryzykować. Jest mnóstwo kasy w tym florze, nie zdobędziemy żadnego itemu z itemiumu. Co zrobimy? Nic nie zrobimy, musimy iść dalej. Powalczymy tutaj z jakimś bosikiem. Pride, not big deal.
Cookbook, nic specjalnego. Serduszko bezużyteczne. Dammit. I znowu nie pójdziemy do itemu pewnie, ale co z tym zrobić? Nic z tym nie zrobić. Chcę, żeby się zainowali. Dobra. O, dammit, jak to się długo recharge'uje. Dalej to się recharge'uje. Trzeba uciekać. Nieźle się wkopaliśmy, ale trudno. Najpierw się zajmiemy trudniejszą muszką. A teraz bombową. Okej. Jest w końcu kluczyk, możemy się cofnąć po nasz item. Przydałby się jeszcze jeden kluczyk, cofniemy się jeszcze troszkę. Może jest szansa na zdobycie. O, miłość muszek tu się przyda. Ważnie to jest... Nie wiem jak to działa z Brimstone'em. To jest item, który gdy strzelamy, to raz na jakiś czas strzelamy też muszkami. Aż jestem ciekawy, czy będziemy strzelać jakimiś muszkami. Dammit. Świetna reakcja łańcuchowa. Aja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 j
tego. I teraz nic tu nie zrobimy i zobaczymy, może w challenge u mnie będzie coś ciekawego. Demet. Tutaj załatwione, tutaj załatwione. Szybko do challenge roomu. Może będzie coś ciekawego. Wirus. Why not? Damn it. Szkoda, że ich rozwalam na dwa hity. No jakieś tam łóżki nam się zespełniły. Więc... item działa. To jest sposób za zabijanie przeciwników. Łatwo pokonaliśmy przeciwników. Dalej w poszukiwaniu kluczyka do sklepu. Dużo potencjalnych miejsc na secret. I tylko jedna bomba, dlatego sobie odpuszczę poszukiwania. Bomba może się przydać, żeby szukać ją. Weźcie tam jest bardziej. Jakoś cokolwiek, proszę. O właśnie, już nie musimy używać, żeby secret mieć. Tu sobie pozwoliliśmy, żeby mobki zrobiły nam dwa do... też no, dość dwóch kluczyków. I teraz możemy na spokojnie pozbierać. Kolejne coiny. Dwa kluczyki, więc bardzo fajnie. Jeszcze pójdziemy, może jest... jest szansa, że będzie tam po prawej jeszcze coś ciekawego. A jak ja was nie lubię. A jeden z głowy, dobra, jeden. Dwóch z głowy. Właśnie tak myślałem, że będzie kluczyk. I idziemy do sklepu. Co znajdziemy ciekawego w sklepie? Przez ten speed zacznie wydłuży nam się odcinek, ale nic na to nie pojadę. Ujdzie... jak się toczymy. Oby tu grida nie było. Steam Sale. Mamy mnóstwo kasy. Więc nam się nie bardzo opłaca. Bombę weźmiemy. Steam Sale nie opłaca się pod tym względem, że jesteśmy już na... Necropolis. Jesteśmy na Depths One. Wygląda na to, że jesteśmy na Depths One. Ja jakoś zawsze mam wątpliwości, czy już jestem w Cavesach, czy na... już w Depths, czyli na trzecim, czwartym, czy na piątym, szóstym floorze.
o ten Necropolis, czy tam cele, odmiany często mi się mylą po prostu. Ale wydaje mi się, że już byliśmy w celarze, też w cavesach. Z tego też powodu Steam Sale nie będzie nam użyteczny, a nawet jeżeli byłby nam użyteczny, no to mamy wystarczająco kasy, żeby sobie na to pozwolić. Dobra. I teraz bossem będzie Kto War. Fajnie nam też troszeczkę ten wzrośnie atak, będziemy mieli już teoretycznie dwa familiary. Czyż by się przydał zwiększyć damage? Szkoda, że ten przeciwnik nie spełni. W ogóle Rage nam się nie może ubić. Przypomina mi grę Samsonem. Ty ma Rage'a. Rage! Tak z angielskiego wyszło. No w sumie Rage to jest po angielsku. Jak widzicie, Speed nam nie pozwala uciekać przed Warren. Na szczęście mamy Poison Touch, co pozwoliło nam naprawdę zniszczyć Wara i... No, super mi było poziomu drugiego, jest dobrze. No, widzimy gdzie jest Secret, bo jest tam Greed. Widzicie po prostu tą czaszkę poza mapą. Ciebie rozwalimy i teraz ci nie wiem. Zobaczymy jak długo się ładuje. No... Wolałbym, żeby to było szybsze. Mobilny... Żebrak. Zobaczmy co jest w bibliotece. Jeżeli byłoby Book of... nie Revelation, bo mamy Book of Shadows, który tworzy tarcze, no to dostaniemy całkiem niezłą kombinację Poison Touch i tarcze, ponieważ... tarcze trwa troszkę dłużej. Znaczy, to jest tak. Działanie jest podobne jak Unicorn Horn, wiecie o co chodzi. Że po prostu możemy sobie biegać i rozwalać wszystkich jak chcemy. Nie, niestety nie ma. Aj, mogę ten kluczyk użyć na sklepie. Efekt jest taki sam jak właśnie... No nie, wypowiem się, bo mnie biją. Taki sam jak Unicorn Horn, tylko że damage jest mocniejszy jeszcze, zatrzymamy przeciwnika i też trwa dłużej od tego rogu. Wydaje mi się, że dodziłem sklepiku. Aj właśnie. Pakować się do tego Greeda czy nie? Mamy 4 bomby, więc się wpakuje najwyżej. Jeżeli będzie... Zobaczymy. A, to zwykły to damy, ale myślałem, że to będzie super grid. Zobaczymy. Właśnie może przez to zdobędziemy kasę dla naszego mobilnego wieśniaka. Zbieraj. Dostaliśmy złoty klucz na tę floę, więc jest całkiem nieźle. Trinket, który będzie lepszy, bo nam doda szczęścia chyba. Nie dasz nam nic, poważnie? No, trudno. Więc problem... Dobrze właśnie myślałem, że jesteśmy na depsach. Problem kluczyków nam się już rozwiąże. To jest dojście do tej skrzynki. Trzeba użyć tej bomby. I mimo to, że mamy, że 0 kluczy, tu się pakuje. Tak, dałeś mi odpaloną bombę, geniuszu. O, Polaroid. Nie, to i tak dostaniemy z zwykłym. Na razie się nacieszmy, co? Wbijamy do sklepiku. A tu mapka i naprawdę nieźle. Pyk. I pyk. Możemy sobie pozwolić na jedno serduszko, bo niby ich nie widać, ale gdy będziemy walczyć z Isaaciem, to albo z Blue Baby, to już naprawdę się przyda każde serduszko. Niby miałem tam dochodzić tylko do Isaaca. Ale jeżeli chcecie sobie zrobić 12 endnik, to jest po prostu na YouTubie, nie będę nam tym. Lepiej przechodzić grę do końca, a nie bawić się w przechodzenie prawie do końca. W ogóle chyba nie ma sensu i idziemy prosto do bossa. Fortune. Tele.
tu rozwalimy. Niby mamy mało tych bomb, ale teraz opłaca się każdą skrzyneczkę otworzyć. Gdyż mamy dwie kolejne bomby i kluczyk od naszego grzebiaczka. Aj, myślałem, że już się naładowało. Już. Kolejne serduszko, skrzyneczka. Kasa dla ciebie, bierz ją. No bierz ją, man! Pills? Range up! Bezużyteczny. Mamy... A dobrze, to mamy 4 bomby, możemy użyć na tej skrzyneczce. Bierzemy bombę i co będzie w skrzyneczce? Kolejna bomba i serduszko, więc w sumie byliśmy na zero. Wybaczcie. O, no muszki, zróbcie coś. No, dobrze robicie. No. Odpalona bomba, przyda się na pewno. I walka z matką, z czerwoną odmianą w dodatku. Nie zadajemy dużego damage'a. Długo nam się recharge'uje. Brimstone. Na szczęście mamy dwóch pomocników, którzy nam tu pomogą troszkę przyspieszyć walkę. Niestety nie o wiele. Dobra. To będzie długa walka niestety. Musimy dalej walczyć nad siłą, znaczy walczyć. Starać się ulepszyć naszą siłę. Niestety niewiele tu mamy do powiedzenia. Wydaje mi się, że na oku więcej się zadaje do Majda, bo ona się dużo otrzymuje na widoku. Przynajmniej tak jest przy zwykłej odmianie. Przy czerwonej nie jest to lepiej. Nie jest to wielka różnica, widzę. Okej. Będzie HP up. Pole i żeby się dostać do chest. Jeżeli byśmy... zabili jakiś deal with a devil. Ewentualnie poszli do Blood Machine. I zużyli te serduszka. Moglibyśmy... mieć stałą ochronę, bo gdy już nie mamy czerwonych serduszek i tracimy hity tylko za niebieskie, po prostu Polaroid daje nam tarczę tak samo jak Book of Shadows. Jeszcze z tobą muszę zebrać. Jest bombka. To już nie ma niestety sklepików, więc musimy iść prosto do bossa. Na szczęście mamy nasz relik, który nam dodaje serduszka. A i prawie ci zakusiłem kasę, przepraszam. Tak to byś nie dał mi pilsa. Tu jest Tears Up. Tu daje nam Tears Up, tak? Myślę, że Tears Up nam troszkę przyspieszy ten recharge'owanie. Bo... udało się. Jest sens iść w górę? Niekoniecznie. Idziemy do pierwszego bossa. No i zdobędziemy sobie midboya poziomu trzeciego. Excuse me. Ta walka też wydaje się, że będzie długa. Troszkę czekam na te kosy, żeby je zniszczyć przy okazji. Ale idzie całkiem nieźle. Już szedł z konia. Mogę troszkę poczekać. A dobra, jest. Spok. Teraz do ciebie. Dobrze, że on nie podchodzi. Widzę, że walka z rycerzami, bo tak, taka jest ich prawdziwa nazwa, już nie będzie problemem. Sobie mi było poziom trzeci. Tu. Tak, weźmiemy akt. Damage up. To jest troszkę ryzykowne, ale myślę, że ta taktyka nam się opłaci. Tak, idziemy na dół. Mapkę już mamy odblokowaną na szczęście, to nam ułatwi naprawdę sprawę.
serduszko bezużyteczne, tu przejdziemy znowu przez Sikę, tak jak na wcześniejszym florze. Super Midway tutaj nam ułatwi walkę z mobkami, z którymi moglibyśmy się męczyć. Podejdź do niego, proszę. Nie potrzebujesz mojego zezwolenia, po prostu podejdź i go rozwal. I tu jest Secret. Jest szansa, żeby... A, właśnie, trzeba zrecharge'ować, jakby tam był Breed. Jest kasza. Kasa dla naszego żebraczka i jest karta. The Sun, naprawdę przyjemnie. Odnowi na naszych HP. Chociaż to jest teraz bezużyteczne. Jedyny plus tej karty teraz to nawet całkiem duży damage na bosie, którym teraz będzie matka, serce matki. Okej, okay. Skrzyneczka tutaj. Good stuff. Tu odwalamy, bo w tej skrzyneczce może być coś. Jak nie lubię, jak super mi tutaj przesuwa nam to. Balls of Steel. Świetnie. Ciśniemy, nóżyczek. Nie, to są mięsa. Dobra. Najpierw odbierzemy im możliwość strzelania. Ścigaj tam mięsko, ścigaj. Kluczyk, świetnie. Kluczyk nam się przydał za uwagę chest. O, już widzę, super mi boj sobie poradził z pierwszym serduszkiem. Z pierwszym oczkiem. Cię swoim dłoń wie co robić. Aj, niestety się serce schowało. Aj, miałem nadzieję, że jak podejdę tak blisko, to swoim dłoń zajmie się serduszkiem. Niestety nie zrozumieliśmy się. I biegłem na bossa. O, nie załatwił go. Aż dziwne. Nawet nie wiedzieliśmy, co to był za boss, tak szybko go robił. Też co to był za mob, aż tak szybko go rozwaliliśmy. Dajesz sobie mi dło, nie wstydź się podejść tam, no? Dobrze. Good boy. No, dobrze, stój. Już połowa paska HP za nami. Jest nieźle. Ostatnie hity. Czarny. Myślę, że to nie będzie big deal. Myślałem, że już matka odpuści sobie to chowanie. Bo będzie do nas strzelała. Nie wykończyliśmy. Teraz już tak. Trzeba będzie się przejść pod spokojna. Chyba już będzie atakować, prawda? No dalej, atakuj. O, świetnie. Ale mogłem poczekać sekundkę. A, to i tak sobie muszki tu poradziły. Zwykłe muszki strzelające. Boję się o następne walki, bo ta to nie jest big deal, jak widzicie. Okej. Weź może coina. No weź. Nic nie dasz, okej. I idziemy do katedral. Zawsze jest szansa, że może być coś ciekawego w tym mówię. Aj, niestety ten muszka tu musiała dobić oczko wybuchające, niestety. Sun zostawiliśmy tą kartę na walkę z Isaaciem. Aby to nikogo nie było. Co kolejne do ciebie bierz? Jest Pills. Tears Down, zdecydowanie nie wezmę. I nieznany. Bombs are keys. No tak. Dobrze, że nie było dużej różnicy między tym. Między liczbą bomb a kluczy, bo mogłoby to dla nas być nieprzyjemne. W takim wypadku to nie jest taka wielka strata, jak mogłaby być. Szkoda, że jesteśmy tacy wolni. Chcę się atakować wszystkich jednocześnie. Najbardziej te małe mnie wkurzają.
Dobrze, że duzi nas nie doganiają. O, dobrze, jeszcze tylko jeden. Serduszko bezużyteczne, nie czarujemy. A tu rzadki gisz, którego widzimy dosyć często. W dodatku odmiana Champion, którą widziałem tylko dwa razy. A, i zabieram ci coina, przepraszam. Aj, mój najmniej lubiany, bo jeden z mniej lubianych bosików. On najmniej to niekoniecznie. Nie lubię go za triple shoty, tak samo jak Greed. Na szczęście go pokonaliśmy w dosyć głupi sposób, ale pokonaliśmy. Udało się jakimś cudem. I już blisko do bossa. Dwa Greedy. Wiedziałem, że muszą nas okraść. Mogę nie podnosić tej kasy, byłoby dla żebiaczka. Mógłbyś się zająć. Nie chcę manować Brimstone'a, ale musiałem jednak. Mogę to zrobić wcześniej. Gadzę, stracimy zdecydowanie za dużo życia na takiego łatwego bosika. Za to będą jakieś może deale przez naszego żebiaczka, no na pewno, żebiaczka. Keta. Chariot. Logo jest bezużyteczna. Czy wziąć Chariot? Tak, Chariot, bo mamy Poison Touch. Zwyczajujemy i wbijamy. Dobra. Bierzemy Chariot. I zajarzamy. Aj, nie jest to taki damage jak myślałem. A to zawsze lepszy niż nic. Myślę, że Desanie zabiłoby wiele większego damage'a. Trzeba uważać na łzy i ciśniemy Isaaca. Aj. Bardziej muszę patrzeć na cienie niż na te łzy, bo ciężko często wyczuć dokładnie kierunek. Pierwsza odmiana wydaje mi się najcięższa, chociaż druga może być jeszcze cięższa, ponieważ taka sama intensywność strzelania tych łez jest. Jeszcze ma te namierzające. Oj, spakowałem się, wyglądało jakbym to zrobił specjalnie. Najłatwiejsza odmiana według mnie jest trzecia, bo niby są te anioły wkurzające, ale przynajmniej nie ma tych łez, od których trudno jest zrobić unik. Aj, nie zauważyłem tej łzy, po prostu była mniejsza. Niestety to nie zmienia faktu, że dostajemy tracimy jedno serduszko przez to, że biegamy na takiego, przepraszam, kita. Jest trzecia odmiana, teraz kurczę, tylko nie zepsuć. Żeby te aniołki nam nie weszły na pół metra, bo one się lubią teleportować na pół metra od nas. Trzeba by je zniszczyć teraz, dopóki jest szansa. Jednego rozwaliliśmy. Dwa więcej. Trzeba po prostu starać się przejść przez środek mapy, czyli przez Isaaca. Demet, tutaj mi nie pomagasz w wykonaniu tego planu. W tej misji to dużo powiedziane. Speed jest tragiczny. Wątpię, żeśmy mieli duże szanse w The Chest. A i tu mogłem bez problemu zrobić unik, niestety. Mój błąd. Jeszcze tylko jeden aniołek. Kolejny są hard, więc jeden... No, jeden hit nam się zwrócił. A mamy tu co? To jest kontakt czy oko? To wygląda na oko, więc to nie jest big deal. No załóżmy, że to jest użyteczne. Mam's eye, tak jak myślałem, po prostu z tyłu mamy oko. Nic specjalnego. No cóż. Jeszcze mamy być wolniejsi. Za jeden HP up. No i tak nie będziemy biegać przecież za dużo. No w sumie to był zły wybór. Bo teraz jesteśmy z
skazani na bezsensowny damage od last. Musimy jak najszybciej sobie poradzić z tym bossem. Jest. Jesteśmy strasznie powolni. Na gridach strasznie dużo teraz. Dzisiaj ten damage tracę. Mówi teraz wziąć tu kasę, bo potem będzie mi kusić, żeby ją podnieść. No weź ją. Bąki. A to jest pod spację. Raz, dwa. Nie, nie zdążyli czarować, więc w sumie to się bardziej opłaca. Co nie zmienia faktu, że ten item jest... no, słaby. Aj, muszę uważać, bo tu muszki się rozeszalały. Dobra, jednego mniej. Boję się, że to z daleka mnie ścisną. Dobra, tu załatwione. Teraz powinno być już spokojniej. Czyli jakimś cudem udało się nawet nie wypuścić muszku na większy spacerek, to tak samo. Solo Heart. Fuck. O, jakimś cudem, nie, miałem mówić, że jakimś cudem się udało ominąć damage'a, niestety nie na dłuższą metę. No weź go sobie mi bojku. O, no, 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 no. No, HP nam się zwróciło. Nie mam co liczyć na protection od Poleroida. Może uda nam się zrobić tak. O, jednak zrobiliśmy damage. Coś tam bomba zrobiła damage. Niestety to nie jest taki damage, jakbym chciał. Mamy 9 bomb. Można... znaczy nie, to jest za duże ryzyko. Bo chciałbym do niego podejść i podzielić się jedną z tych moich bombek. Ajajajajaj. To jest straszne, co on tu robi. Jeszcze nam Super Meat Boy sprawia, że jeszcze częściej... aj, nie wiem dlaczego w to biegłem, mogłem spokojnie to uniknąć. Że tak, że Blue Baby częściej do nas strzela, bo jakby cały czas zadajemy mu damage. I skubany jednak nas widzi i celuje w nas cały czas z tymi łzami. Ojej, już połowa z głowy jest całkiem... fuck, nieźle. Poison Touch coś tam zrobił. Już niestety widać koniec naszych serduszek, więc... nasze minuty mogą być policzone. Ale dochodzimy do trzeciej fazy, jest szansa, że Samsonem kolejny raz, konkretnie drugi, uda mi się pokonać The Chest. To byłoby całkiem niezłe dokonanie. Ajajajajaj. Chcę by im stąd tak oszczędzać, żeby atakować jednocześnie anioły. Widzę, że to jednak będzie całkiem niezłe wyzwanie. Tu wykończyć... udało się jakimś cudem zrobić unik. Double kill? Tak, double kill. Tu nawet poświęciłem Brimstone'a, znaczy na naszego anioła. I wygląda, że to będzie końcóweczka, że mamy jeszcze całkiem spore szanse na zakończenie tej walki. Ło! No dalej. I tak jest, w ten sposób kończy się grę z Samsonem. Udało mi się nim pokonać część dopiero drugi raz. Pierwszy raz jak to wbiłem... męczyłem się z tym tydzień, bo chciałem wbić Platinum, to był ostatni charakter, którym nie udało mi się wtedy pokonać The Chess. Dzięki wielkie za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, pomyślę jeszcze o jakichś let's playach. Niestety po prostu nie mam pomysłu, co? Dzięki wielkie jeszcze raz, jak zwykle dwukrotnie, czasem nawet trzykrotnie i peace.